Film ten nagrałem rok temu, w 2021, w maju, gdy skończyliśmy połowy Belony na Zatoce Puckiej. Udaliśmy się do kolegi naszego Andrzeja pod Kościerzynę na połów Jesiotrów. Zapraszam na oglądanie filmu. A propos, na koniec, ciekawa seria zdjęć z mojego ostatniego projektu Safari. Dotrwaj do końca, a zobaczysz fantastyczne zdjęcia. Dzień dobry, a dla niektórych dobry wieczór. Jakie fajne osiedle z fajnymi widokami. No, pięknie położone. Niech mi ktoś powie, że ziemia kaszubska jest brzydka, nie jest. Jest piękna. Tyle zieleni. Nowe domy. Dotarliśmy do Świniowodów, czy do Świniowód, ale to niestety przywitały nas deszczem. Dzień dobry, witam z Kościerzyny. Jak to się mówi, siedzę sobie i patrzę i odpoczywam. Tak, mamy na zmianę. Raz deszczyk, innym razem śliczne słoneczko, które w tej chwili właśnie znowu wyszło. W pełnej klasie nas tutaj dogrzewa. Za ogon! Góry? O, nie mam ciebie do lęku. Rybkę wypuszczamy, urośnie, będzie większa za rok, wtedy ją złapiemy ponownie. Jesiot idzie popływać! Hej! Czarny, burzy. Fajnie jest zapięty, może go wypnę. Pojechali. Wypuszczamy. Bye bye.
Ładny. Tak pomału go dodaj do wody. No daj go do wody. O ty! Trzeba nas ochlapać jeszcze. Piąta ryba, szósta? No, przez Pacjata. Jakiś czas znowu Pacjata. Z nami. Mówili, że w Opolu będzie... W Rady właśnie mówili, że teraz tu jest brzydko wszędzie, a jak będzie weekend i w całej Polsce będzie ładny, to w Opolu ma być nieciekawie. Deszcz. Właśnie żona mi mówiła niedawno, że byłam w sklepie tu i co? No ty wiesz, w czapce i w szaliku. No. Tak, no. Jak się byłem z synem na treningu? Co to nie? Jaki malutki. Sam raz. No, ci zaczyna, chyba wisi. Byś chciał zaraz 1,5 metra, co? 103, rozumiem. Kurwa, nic nie widać. O, to ładna rybka. Ładna, ładna. Jest. Piątek, 28 maja. Żegnamy łowisko świniobudy. Dzisiaj akurat tak bardzo fajny dzień na rybki byłby. Ale trzeba wracać do domciu. Tam żeśmy sobie grillowali. Tu nas żegna łowisko świniobudy. Autko jest zapakowane. Reszta towarzystwa w autku. Samochodziku, czy jak tam kto woli. I startujemy do Opola. Koniec imprezy. Wyjeżdżamy ze Świniobudów. Jest piątek, 29 maj 2021. Brama, wyjazd i przez pola, i do Opola. Za 300 metrów skręć w prawo. Thank you.
Jesteśmy na obwodnicy Łodzi. Kiedyś tu były korki i są nadal korki. Nic się nie poprawiło. Kurczę, ten autobus jest pusty, ale jest. Dojeżdżamy do Opola, a właściwie to już jesteśmy w Opolu. Jeszcze tylko paręset metrów i będziemy w domu. Ale poczekaj jeszcze chwilę, za chwilę zobaczysz ciekawe zdjęcia z mojego projektu Safari.